W najbliższych tygodniach zostanie wyłoniony kandydat Koalicji Obywatelskiej w wyborach prezydenckich. Politycy Platformy Obywatelskiej już myślą o nadchodzących wyborach. Małgorzata Kidawa-Błońska odwiedziła Rybnik. W powiatowej i miejskiej bibliotece publicznej spotkała się z działaczami Platformy. W spotkaniu z wicemarszałek Sejmu uczestniczyli prezydent Rybnika Piotr Kuczera, prezydent Władysława Mieczysław Kieca, prezydent Jastrzębia-Zdroju Anna Hetman i poseł Borys Budka. Próbować odbudowywać zaufanie społeczne, zaufanie ludzi do ludzi, zaufanie do instytucji państwowych, zaufanie do Polski w Europie, zaufanie do Polski na świecie i wtedy będziemy mogli realizować swoje pragnienia, realizować swoje życie. Czas na te zmiany i na taką jedność Polaków powiedzą w działaniu. Środowisko Platformy Obywatelskiej stawia na debatę, dlatego zorganizowało wewnętrzne prawybory prezydenckie, podczas których wyłoniony zostanie najlepszy kandydat gotowy do wzięcia udziału w wyborach prezydenckich. 14 grudnia na Krajowej Konwencji Platformy Obywatelskiej zapadnie decyzja, kto będzie reprezentantem w wyborach prezydenckich 2020.